Witajcie! Ja nazywam się Ryszard Kowalak, a dziś rozpoczynamy serię recenzji poświęconych produktom firmy Kobi. Polskiej firmy oznaczonej mianem polskiego produktu. Tak więc, zaczynajmy! Tak więc dziś tematem naszej recenzji jest zestaw 27050 wspomnianej firmy Kobi. Warto zaznaczyć, iż jest on oznaczony znakiem polski produkt, którym nie są oznaczone żadne inne klocki. Należy także pamiętać, iż firma Kobi jest trzecim światowym producentem klocków oraz drugim w Europie, a także o tym, iż jest drugim na świecie producentem produkującym klocki w pełni kompatybilne z Lego, bo Kobi są w pełni kompatybilne z Lego. Jak widzimy, tutaj mamy na opakowaniu polską nazwę Unia Katapulta oraz przedstawionego naszego wojownika. Jak wiemy, jest to seria Grunwald 1410, wydana na pamiątkę rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Tutaj dowiadujemy się, iż otrzymana przez nas postać to piechur Nowogrodu. Tutaj mamy listę broni, którą otrzymamy. Tutaj natomiast kolejne spojrzenie na tą postać oraz zaznaczenie, iż katapulta naprawdę strzela. I rewelacyjną cenę 13,99 za całe 50 elementów. Bo trzeba pamiętać, że firma Kobi zawsze zaznacza wyraźnie ilość elementów zawartych w opakowaniu. Tu oczywiście mamy plomby gwarancyjne z nalepką Kobi, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy zestaw był nieotwierany, żeby nie było żadnej możliwości zamienienia jego zawartości. Czegoś takiego nawet nie stosuje Lego, chociaż trzeba pamiętać, iż zabezpieczenia Lego po prostu polegają na tym, że po otwarciu niszczymy tak właściwie pudełko. Natomiast tutaj pudełko cały czas jest niezniszczone, natomiast mamy plombę gwarancyjną, która po odpowiednim zdjęciu i nałożeniu z powrotem już się odkształca i nie możemy jej założyć ponownie. Tak więc wiemy, że ja po raz pierwszy otworzyłem ten zestaw. No cóż, zajrzyjmy do środka. W pudełku znajdziemy dwa worki zawierające mniejsze i większe elementy, instrukcję, która jest, jak widzimy, bardzo czytelna i idealnie pokazuje, jak powinniśmy złożyć naszą postać, oraz, jak się dowiadujemy, wielką ilość nalepek na tarczę. Co jest swoją drogą ciekawostką, ponieważ jak tu widzimy, tarcza w zestawie znajduje się tylko jedna, a mamy tu nalepki do wszystkich tarcz serii. Oznacza to m.in. to, iż dostajemy nalepki do tarcz w kształcie, których w ogóle nie mamy. Ale w przypadku posiadania dużej ilości zestawów daje to nam wielkie możliwości kustomizacji naszej tarczy. Oczywiście jest wiele osób, która uważa, że nadruki są lepsze i tak dalej, aczkolwiek ja uważam, że pomysł z nalepkami jest naprawdę przedni w momencie, kiedy mamy taki wielki wybór. Zupełnie inaczej sytuacja by się klarowała, gdyby po prostu mieć do wyboru tylko jedną nalepkę. Tu mam ich dużo i ja osobiście jestem bardzo zadowolony. A oto i wszystkie elementy. Jak widzimy, jest ich rzeczywiście 50. Szczególnie warta uwagi jest tutaj ta forma, z której możemy wyjąć poszczególne bronie i która pokazuje, w jaki sposób są one produkowane przez Kobi. Na szczęście wyjmowanie jest ich kwestią banalną i występuje tu taki sam patent jak w przypadku legowych kluczy czy też legowego złota. A oto i cały kompletny zestaw. Przeanalizujmy po kolei, co w nim dostajemy. Po pierwsze, jest tutaj wspaniała katapulta obronna, która rzeczywiście strzela i to na dość daleki zasięg. Drugim natomiast elementem jest wspaniale wykonana flaga, która nie jest wykonana w żaden sposób z nalepką.
Kolejną rzeczą są wały obronne i tu warto zwrócić uwagę na roślinkę, która jest pozornie bardzo podobna do tej spotykanej w Lego, jednakże nie posiada, jednakże posiada dodatkowo stworzone liście, które dodają jej uroku, jednakże nie jest elastyczna, w związku z czym robiąc w ten sposób można byłoby ją złamać. A oto i nasz bohater. Bohater, jak widzimy, jest wykonany bardzo przyzwoicie, nie mam żadnych zastrzeżeń co do jego wykonania. Tarcza odrobinę odstaje od jego torsu, jednakże uważam, że jego jakość wykonania w przeliczeniu na cenę jest naprawdę perfekcyjna. Rączki Kobi się niestety nie wyjmuje, co niejednokrotnie sprawdziłem, ponieważ doprowadza to do ich uszkodzenia. Jednakże co do samego wykonania elementów Kobi nie ma tutaj żadnego zastrzeżenia. Natomiast co do twarzy Kobi warto zauważyć, iż posiada ona to, czego Lego nie posiadało nigdy, czyli nos. I uważam, że z perspektywy osoby, która nie widziała wcześniej ani Lego, ani Kobi, biorąc chociażby takiego naszego ninja, ta postać wygląda o wiele bardziej prawdziwie i realistycznie. Natomiast ta jest po prostu dziecinna i ma nie wiadomo dlaczego żółtą twarz. Maniacy Lego oczywiście są przyzwyczajeni do koloru żółtego, natomiast ja uważam, iż ten kolor jest wykonany perfekcyjnie. Na koniec przeanalizujmy sobie po kolei wszystkie bronie, które tu otrzymujemy. Pierwszą z nich jest topór, który uważam jest wykonany naprawdę świetnie. Nie mam również zarzutu do jego koloru. Kolejną jest tradycyjna polska szabla. Wykonana również perfekcyjnie. Ostatnia broń to oczywiście pika, która niestety bardziej nadaje się jako urządzenie do flagi. I chyba ostatnią ciekawostką, którą tu nadmienimy, jest fakt, iż dostajemy tu piny dwustronne, czyli specjalność firmy Kobi. Dwustronne piny, które przynajmniej ja nie słyszałem nigdy o ich obecności w Lego. Pojedynczy pin, który z dwóch stron ma stud, bo idealnie komponuje się ten stud z Lego. Jak widzimy, możemy w ten został on stworzony po to, żeby połączyć dwie części kuli. I możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, tworząc wspaniałą, okrągłą kulę, idealną do wystrzelenia jej. Reasumując, uważam, że ten zestaw jest wykonany naprawdę perfekcyjnie i że jego jakość naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia. Oczywiście standardowi Lego maniacy mogą uważać, że Afol nie powinien w ogóle zakupywać czegoś takiego jak Kobi, ponieważ jest to konkurencja dla Lego. Jednakże polscy Afole są tu w zupełnie innej sytuacji niż na przykład amerykańscy, ponieważ Polacy mają swoją polską firmę, mogą promować polską gospodarkę, kupować klocki, które są pochodzą od polskiej firmy i są produkowane tylko i wyłącznie w Polsce. Wspierają w ten sposób polską gospodarkę i dodatkowo otrzymują zestawy w cenie adekwatnej do polskich zarobków, ponieważ są one, jakby nie patrzeć, dwukrotnie tańsze, co najmniej dwukrotnie tańsze niż w przypadku Lego, a już przy dużych zestawach, takich naprawdę dużych, zawierających na przykład 1000 elementów, które możemy kupić za 150-200 zł, jest to różnica nawet trzykrotna. I tym bardziej, że obecna sytuacja jest taka, że Lego nie traktuje Polski jako rynek, który dałoby jej wielkie możliwości. Nie traktuje Polski jako rynek, który dawałby im jakieś większe zarobki. Nie zrobiło nawet serii klocków poświęconych Euro 2012. W takiej właśnie sytuacji uważam, że Kobi jest bardzo dobrą alternatywą i nawet osobiście zastanawiałem się, czy nie warto byłoby jednak przerzucić się na Kobi. Ja rozumiem, że wiele osób uważa, że te figurki nie mają żółtego koloru, że te figurki mają nosy, a tak właściwie jakby na to nie patrzeć, wszystkie wady Kobi, te różnice między Lego a Kobi można uznać w pewnym sensie jako zalety, na przykład fakt wyglądu figurki, fakt
chociażby wyglądu koni, które są o wiele bardziej realistyczne, aczkolwiek nie mają nic wspólnego z koniami legowymi. I po prostu uważam, iż Kobi jest firmą, której naprawdę warto zaufać i jej produkty naprawdę są jakości bardzo, bardzo dobrej. Nie oznacza to oczywiście, że ja rezygnuję z samego Lego. Oznacza to po prostu to, iż zaczyna się poważnie zastanawiać nad tym, czy nie warto zainteresować się niektórymi seriami produkowanymi przez Kobi, i dlatego też zaprezentuję Wam kilka innych zestawów firmy Kobi. I nie będzie już to taki pokaz długi, tak jak w tej sytuacji, bo tutaj skupiałam się na pokazaniu tego, czym się różni Kobi od Lego, a tak naprawdę wszystkie następne moje recenzje Kobi już będą skupiały się na pokazaniu samych zestawów i nie będą mówił o tych zasadniczych różnicach. Po prostu pokażę następnym razem zestawy i recenzje będą gdzieś o połowę krótsze. No cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzach, czy podoba Wam się ten typ recenzji, czy chcecie więcej słuchać o Kobi. Nie zapomnijcie także facebook.com/morzestudow.